Zakładowy układ zbiorowy pracy zawiera w imieniu pracowników objętych tym układem pracodawca oraz zakładowa organizacja związkowa. Pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, oraz osoba fizyczna pod warunkiem, jeśli zatrudniają pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności prawne mogą być wykonywane przez osobę lub organ zarządzający tą jednostką, na przykład dyrektor przedsiębiorstwa lub zarząd. Ważne jest przy tym, aby organ ten miał prawo do samodzielnego podejmowania decyzji z zakresu prawa pracy. W innym przypadku jednostka organizacyjna nie mogła być uznana za pracodawcę w rozumieniu kodeksu pracy, zatem nie byłaby zdolna do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy. Stroną zakładowego układu zbiorowego pracy reprezentującą pracowników może być zakładowa organizacja związkowa. Zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych, uprawnienia związków zawodowych, w tym również do zawierania zakładowego układu zbiorowego, przysługuje takiej organizacji związkowej, która zrzesza co najmniej 10 członków, a członkiem tym może być pracownik, osoba wykonująca pracę nakładczą lub funkcjonariusze pełniący służbę w jednostce objętej działaniem organizacji związkowej. W warunkach, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, zakładowy układ zbiorowy pracy może być zawarty z międzyzakładową organizacją związkową. Co do zasady, zakładowy układ zbiorowy pracy zawierany jest dla pracowników zatrudnionych u jednego pracodawcy. Przepisy kodeksu pracy przewidują jednak możliwość, aby zakładowy układ zbiorowy pracy obejmował swoim zakresem wielu pracodawców pod warunkiem, że pracodawcy ci wchodzą w skład jednej osoby prawnej, na przykład tak jak to jest w przypadku przedsiębiorstwa wielobranżowego. Właściwy organ organizacji pracodawców jest uprawniony do zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy w imieniu zrzeszonych w tej organizacji pracodawców. Organizacja pracodawców utworzona zgodnie z przepisami ustawy o organizacjach pracodawców reprezentuje prawa i interesy pracodawców zrzeszonych w tej organizacji, tylko w ich imieniu może zawierać ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Nie jest zatem skuteczne zawarcie takiego układu w stosunku do pracodawcy, który nie jest zrzeszony w tej organizacji. Przepisy jednak nie precyzują, czy ponadzakładowy układ zbiorowy pracy powinien być zawierany dla wszystkich pracodawców zrzeszonych w tej organizacji, czy tylko tych, którzy zgłosili chęć objęcia tym układem. Natomiast kwestię tą rozpatrują strony w trakcie podjętych rokowań. Ze strony pracowników ponadzakładowy układ zbiorowy pracy zawierany jest przez właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z przepisami ponadzakładową organizacją związkową może być ogólnokrajowy związek zawodowy bądź zrzeszenie, czyli Konfederacja Związków Zawodowych, albo ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa, czyli Konfederacja. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy mogą być również zawierane przez strony pracowników i pracodawców Trójstronnej Komisji do Spraw Socjalno-Gospodarczych, to jest organizacji związkowych oraz pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy Trójstronnej Komisji. Układy te mogą dotyczyć ogółu pracodawców albo ich grup zrzeszonych w reprezentatywnych organizacjach pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przez tych pracodawców. A czym właściwie jest ta Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych? No jest to forma dialogu społecznego prowadzonego w Polsce na poziomie krajowym przy udziale reprezentatywnych organizacji związkowych, pracodawców oraz przedstawicieli rządu. Do kompetencji komisji należy m.in. prowadzenie dialogu w sprawach dotyczących
wynagrodzeń, świadczeń socjalnych oraz innych spraw społeczno-gospodarczych. Zapraszam do zaglądania na mój kanał na YouTubie. Jestem również na Facebooku, Tumblr, Twitterze. Jestem tutaj dla Ciebie. No, co tydzień powstają, przynajmniej staram się udostępniać, nowe filmy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Inspiracją do stworzenia tych filmów są właśnie Twoje pytania, problemy, kwestie do rozwiązania w tym zakresie. Zatem nie czekaj, pisz do mnie, na pewno odpowiem i podpowiem. No i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Fajnie jest, że jesteś i do zobaczenia.